Moi drodzy, niejednokrotnie mamy do czynienia z pewnymi elementami, które, mimo że są tymi samymi komponentami zawsze, tak jak na przykład w przypadku takiego elementu zaciskowego, muszą przyjmować różne kształty, w zależności od tego, jak mocno zacisk jest zaciśnięty, jaką ma średnicę zaciśnięcia. Tak musi, być, tak musi wyglądać w naszym projekcie w rzeczywistości, a, a w rzeczywistości to jest ten, zawsze ten sam komponent. Jak sobie radzić z takim rozwiązaniem? Bo jeżeli już stworzymy sobie element na przykład, jakiś parametryczny, to zmieniając e, parametr w jednej z części, w jednym komponencie, wszystkie wystąpienia tego komponentu natychmiast no, będą miały taki sam wygląd. E, tworzenie kolejnych jakichś iPartów no, tworzy kolejne nam części. Chcielibyśmy, żeby mieć zawsze jedną i tą samą część, żeby w zestawieniach materiałowych zawsze te elementy były zliczane. Jako jedna rzecz. Jak moglibyśmy to zrobić? No rozwiązanie może być w tego przypadku zastosowanie np. funkcjonalności modelowania wielobryłowego, dostępnego w inwentorze chociażby, od kilku wersji. Zobaczcie, jak moglibyśmy to zrobić. Mam tutaj zdefiniowaną wersję. Zobaczcie, tutaj zaciśni, z, zacisku. Mam taką taśmę z zaciską zdefiniowaną, mam otwór, który jest słowiony szykiem, ewentualnie tutaj taki mam języczek sfazowany. Jak Tą element możemy kilkakrotnie zaprojektować w ten sam sposób yy, za pomocą elementów wielobryłowych. Zobaczcie. Yy, najprościej, żeby nie narobić się za dużo, możemy wykorzystać istniejących szkic na przykład. Skopiować istniejący szkic i spróbujemy go wkleić na płaszczyznę konstrukcyjną, od której zaczęliśmy modelowanie. Ja na przykład zacząłem modelowanie od płaszczyzny właśnie XY, dzięki czemu, jeżeli na przykład utworzę sobie na tej płaszczyźnie szkic i dokonam operacji wklejenia, skopiowanego szkicu, no automatycznie mi się mniej więcej wyrówna do takiej pozycji, w jakiej był w rzeczywistości skopiowany, bo odnosi się do tej samej bazowej płaszczyzny konstrukcyjnej. To, co mogę tu zrobić, to na przykład brakuje mi tylko jednego wiązania, tutaj wyrównania z osią, z punktem układ, centralnym układu współrzędnych, więc w ten sposób mamy szkic w pełni zamiarowany. Jeżeli sobie do środka tego szkicu, to zobaczcie, że tu mam zdefiniowane dwa okręgi, które tworzą nam taśmę. No i tutaj drugi okrąg stanowiący, powiedzmy, wycinek okręgu, stanowiący też tak samą grubość, jakby tą część języczek nachodzący po zaciśnięciu tej naszej obejmy. Co możemy zrobić? Już mam tu zdefiniowane parametry. Chciałbym na przykład mieć pens w wersję na przykład 60 mm tego mojego rozciągnięcia. Zobaczcie, jak ono się tutaj zmodyfikowało. Zrobiłem tu pewną sztuczkę, że wysokość tego elementu jest od środka bóżnych, jest uzależnione od, yy, od pewnego równania, równanie które jest tak naprawdę opisujące maksymalne średnice tego zacisku minus bieżącą średnicę zacisku, dzieloną przez 2 i dodaję tutaj taki mały parametr 25 mm, który sobie tak wyznaczyłem dosyć doświadczalnie. Chodzi o to, żeby zawsze mniej więcej ten zacisk tutaj był troszeczkę ponad tą częścią tutaj naszego elementu. No, mając szkic zdefiniowany, kończę go i przystępuję do wyciągnięcia. Operacja wyciągnięcia. Zaznaczam, że chcę wyciągnąć te dwie pętle z tym, że chcę, żeby one były wyciągnięte symetrycznie i to, co chciałbym zrobić, to chciałbym, żeby to była tworzona nowa bryła. Czyli każde takie wyciągnięcie, każda taka taśma zaciskowa, żeby była nową bryłą. Więc zaznaczam, że to jest nowa bryła. Taka nowa bryła zostaje utworzona. Zobaczcie, tutaj mamy już kilka brył takich utworzonych. Stworzona została nowa bryła. Ja w tym środowisku wyłączę może widoczność tego elementu, a tutaj tą bryłę sobie nazwie po prostu Fi60, żeby wiadomo było, że do czego dotyczy ta bryła. No, odpowiednio sobie tutaj zakończenie ten języczek, tej końcowej taśmy zaciskowej możemy sfazować. Mm -hmm. Dodatkowo, w skład mojego elementu tutaj też, tak jak wcześniej mówiłem, wchodzi tutaj pewne takie wycięcie. Gdzie tu jesteśmy w tym naszym modelu? Aha, tu mamy też zdefiniowany taki obiekt, który nazywa się właśnie wycięcie na tym zestaw otworów na naszej taśmie. Też możemy go po prostu skopiować. Zdefiniujemy go też na takiej samej bazowej płaszczyźnie startowej, czyli na takiej. Tu zrobię, oczywiście, znowuż wklejamy ten element. Zwiążę, żeby mieć w pełni związany szkic i dokonam operacji, znowuż wyciągnięcia. Wyciągamy element yy, z opcją wycięcia. Edytujemy bryłę, czyli tą naszą taśmę zaciskową i robimy wyciągnięcie pomiędzy wszystkimi, żeby odpowiednio takie wyciś wyciśnięcie zostało zrobione. No, brakuje nam jeszcze tylko zdefiniowania. Yy, odpowiedniego powielenia tych naszych elementów. Tak, Dotyczy to bryły tej. 30 elementów, te same parametry, 70 w tą stronę. I kolejny parametr zaciskowy został przez nas zdefiniowany. Oczywiście zobaczcie, jeżeli byście chcieli im bardziej, większa średnica tego naszego elementu, tym ten języczek powinien być krótszy, ale jak wiecie mamy tutaj przecież cały czas do każdej wersji zdefiniowano tutaj kąt rozwarcia tego długości tego elementu, możemy go skracać. Może dla tej wersji spróbujmy, może zrobić tylko 20 mm. Tak, żeby ewentualnie pokazywać też, jak to rozwarcie się będzie, żeby ta, ta taśma będzie się skracać. Tutaj ten będzie się skracać wraz, wraz ze, ze zmianą średnicy tej obejmy. Co dalej? No mamy brył. To, co będziemy chcieli wykorzystać dalej, to stworzyć po prostu widoków. Ja tu zdefiniowałem sobie już taki widok. Zobaczcie, dla każdego elementu możemy zdefiniować sobie nową reprezentację widoku. Przez to użytkownik ma możliwość no. szybkiego. tylko widzę, że dla każdej musimy tutaj odpowiednio teraz przedefiniować widok. Ale w tej Oczywiście w tych prezentacjach nie będzie widoczny ten element, który dorysowaliśmy w tej chwili. Tutaj też mamy ten widok, element 60 nie będzie widoczny. W stacji głównej możemy na przykład sobie ustawić, że będziemy widzieć tylko tak naprawdę, a może nie będziemy w ogóle nic widzieć. Tak do pewności, żeby mieć tą świadomość ustawienia naszego elementu. Czyli mam taki elemencik. Zobaczcie teraz, jak on przy każdych kolejnych wersjach cały czas średnica nam się zwiększa. Zresztą, żeby to było widać, a w tej reprezentacji widok musi być włączony jeszcze. Ok, chyba teraz wszystko będzie dobrze. No i zobaczcie, teraz możemy ten nasz element, ten nasz zacisk. może weźmy nawet główną reprezentację. Skopiujmy. I możemy wkleić do naszego zespołu. Czyli wstawić po prostu ten element do zespołu. Pierwsze wstawienie. Drugie wstawienie. Zróbmy, może trzecie wstawienie, gdzieś tutaj będzie. Przeciągnijmy jeszcze, może jeden element, albo możemy, tak naprawdę, Ctrl-Copy, Ctrl-V zrobić. Jeszcze jeden, Ctrl-V, dobra. Mamy te zaciski. Teraz, zobaczcie, dla każdego z nich chcielibyśmy mieć inną reprezentację yy, zacisku. wybieramy po prostu z opcji Wybierz reprezentację. Probokowaliśmy jeszcze reprezentacja, Tu na przykład, żeby była wersja 45, tu może byśmy chcieli mieć wersję yy, może 60. Tu wersję może byśmy chcieli mieć 55. Automatycznie możecie dla tych wersji definiować własne reprezentacje. Czyli cały czas mamy te same elementy zdefiniowane, zobaczcie, ale o różnym wyglądzie. Przez ten przykład w zestawieniu materiałowym mamy nadal 5 sztuk tych komponentów, a nasze. Elementy są odpowiednio tutaj w różnych wielkościach reprezentowane. Mam nadzieję, że ta prosta sztuczka pomoże Wam opanować tą, e, ten problem, czy powiedzmy tą, 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 tą niedogodność, jeżeli, w, w, jeżeli chcecie reprezentować różne stany wyglądu powiedzmy, elementów, a jednocześnie e, cały czas mieć ten sam komponent, jedną część zdefiniowaną w Waszych zespole. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.